Jest coś większego niż ja sam, to co buduję z zespołem. Jeżeli potrafisz zbudować taką organizację, żeby twój zespół tak myślał, to znaczy, że ty jesteś tym liderem właściwym. Nie mów, że masz złego pracodawcę, zmień go. I po pół roku, jeżeli robisz to, co trzeba i rezultat nie przychodzi, to się nie nadajesz. A teraz to ty po prostu masz wymówki. Największym problemem jest to, jak sprzedawca nie potrafi słuchać. Mój ojciec alkoholik, bandyta, siedział w więzieniu, więc jakby to moje życie w mojej miejscowości, w której jest 18 tysięcy ludzi, no to wiecie, to chłopak taki jak ja, to od razu jest patrzony przez pryzmat, oglądany przez pryzmat ojca. Ojciec coś odwinął, on na pewno będzie taki sam. W pewnym momencie było tak, że ja 2-3 dni w tygodniu byłem w jakimś więzieniu. Boom, witajcie na kanale BFI Logistics, to jest podcast BFI Talks. Ja się nazywam Łukasz, wspólnie z moim przyjacielem Piotrem mamy przyjemność zapraszać wyjątkowych gości, rozmawiać z nimi o biznesie, o sporcie, o pasji, o dyscyplinie. I dzisiaj do naszego studia zawitał gość, który na pytanie, kim jest, często odpowiada: po prostu człowiekiem. Zdobywam kompetencje, jestem człowiekiem, staram się być najlepszą wersją siebie. To przedsiębiorca, to praktyk życia i biznesu, mentor, coach, kapelan więzienny, człowiek, który daje wielką inspirację innym, Andrzej Cichocki. Cześć, witamy Ciebie serdecznie. Witam serdecznie. Cześć, cześć, cześć. Fajnie, że nas wpadłeś, będziemy mogli trochę przy kawie porozmawiać więcej o Tobie. Trochę tak. Andrzej, każdy nasz wywiad rozpoczyna się od krótkiej historii gościa. Twoja historia jest bardzo ciekawa, jakbyś mógł trochę poopowiadać. Natomiast wiemy też, że masz dużo doświadczeń ze świata korporacji i teraz przekazujesz tą wiedzę, jesteś mentorem. Opowiedz to w wydaniu takim, jakie największe wartości wyniosłeś z tych swoich doświadczeń lat ubiegłych, które teraz przenosisz do swojego biznesu i przekazujesz innym biznesmenom, których szkolisz. Pierwsza wartość to jest taka, że tak naprawdę nie ma sytuacji bez wyjścia. Ja się tego nauczyłem, bardzo mocno w to wierzę i to jest coś, co tak naprawdę daje napęd. To jest też ciekawostka, bo w Polsce zaliczysz glebę, tak naprawdę leżysz, to inni podbiegają i cię kopią. Tak. I się cieszą. Jak później, co niektórzy podchodzą i ci pomagają w tym takim współczuciu, wiesz, no sorry i tak dalej. Ale tak naprawdę wszyscy komornicy ci się zbiegną od razu, nie? Samochód, wszystko to, co mogą ci zabrać, to już nie masz tego. Tak. Ja to zestawiłem z tym, co się dzieje w Stanach. No bo w Stanach też prowadzę biznes i spotykam się z ludźmi, prowadzę z nimi wywiady, szkolę ich i bardzo często oni mówią tak: słuchaj, zaliczyłem 2 bankructwa, dzisiaj mam majątek 50, 70, 100 milionów. Tam nawet jest taka filozofia, nie? Że to bankructwo jest bardzo przydatne. Nie? Słuchaj, tam nikt z tobą nie gada, jeżeli ty nie zaliczyłeś gleby, bo ty nic nie wiesz o biznesie, ty nie jesteś wiarygodny, bo dlaczego ja mam z tobą coś robić, jak ja nie wiem, jak ty reagujesz w sytuacjach kryzysowych? A tam właśnie te kryzysy, chodzi o to, że te kryzysy wzmacniają ludzi, a u nas się tylko mówi, ale wszyscy biegną i ci, wiesz, dołożą. Więc zdecydowanie nie poddawaj się, bo ludzie i cały świat będzie gadał różne rzeczy. Będzie się śmiał, będzie cię wytykał palcami. Ja zawsze mówię, miej to gdzieś. Oczywiście. A to nawet od edukacji już się zaczyna w Polsce, prawda? Gdzie, wiesz, musisz mieć piątkę z wszystkiego, bo inaczej jesteś wytykany palcem. Ale to jest chore. Wiecie, w Polsce edukacja produkuje średnich zawodników. Mhm. Dlatego, że idziesz do szkoły i w tej szkole zawsze poziom wyznacza jakaś średnia. Nie ma opcji, żebyś się w czymś bardziej rozwijał. Szkoła ci nie daje takiej perspektywy. Chyba, że masz naprawdę wybitnych nauczycieli, którzy ciebie ukierunkują. W Stanach jest to standard. W Stanach jest tak, że idziesz do szkoły, nie wiem, czy to jest junior school, czy high school, nie ma znaczenia, idziesz i oni patrzą. Jesteś w czymś dobry, nie wiem, science, czy jakiś inny przedmiot, jesteś dobry, to podbijają ci poziom. A w czymś jesteś słaby, stary, musisz mieć na takim poziomie i to będzie ok. Ja się uśmiecham zawsze, jak mówię o szkole, bo wróciliśmy ze Stanów i moja córka jest w liceum. I przychodzi po tygodniu pierwszym w szkole i mówi tak do żony: mama, mogłabyś iść do dyrektora i porozmawiać, żeby mi zmienili panią od matematyki? To nie ma, w Polsce tak. Nie ma czegoś takiego, że idziesz, a tam
Przecież ja pamiętam, jak Julia zaczynała się uczyć w tej szkole. Przez pierwsze 2 miesiące jej strasznie ciężko było, bo musiała się i języka uczyć, i jeszcze zrozumieć, co mówią do niej w tych klasach i w przedmiotach tak naprawdę. Wiecie, nauczyciele przychodzili i przepraszali i Julię i moją żonę, że nie potrafią sprawić, żeby jej to szybciej szło. I wymyślili, dali dodatkowego nauczyciela, który z nią przed lekcjami pół godziny wcześniej robił określone rzeczy. Słuchajcie, dziewczyna po 2 miesiącach pływała w angielskim. Także to zupełnie coś innego, więc, bo trochę długa odpowiedź, tak. Więc zdecydowanie nie poddawaj się. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, znaczy nie poddawaj się, nie ma takiego bagna, z którego nie możesz wyjść. Druga jest bardzo powiązana, idź swoją drogą. Najgorsze to jest to, jak zmieniasz co chwilę coś. Nie masz szansy sprawdzić, a pracuję z ludźmi, oni mówią, ja się nie nadaję do tego. Szczególnie w sprzedaży. Ja mówię, a powiedz mi, co robisz? No, to, zrobiłem tyle spotkań. Ja mówię, stary, pół roku zasuwasz po kokardy po prostu tak, że jedziesz na maksa, nie na 50%, 70%, na 120%. I po pół roku, jeżeli robisz to, co trzeba i rezultat nie przychodzi, to się nie nadajesz. A teraz to ty po prostu masz wymówki. Więc trzeba po prostu iść drogą, ale nie 3 metry. Dużo, dużo dalej, żeby zobaczyć, czy na tej drodze ci jest dobrze. No i ważne mieć cel, nie? Żeby tak, wiesz, wiedzieć, dokąd zmierzasz. Nie? Nawet jak go nie osiągniesz, nie, to przynajmniej masz ten koordynat. Nie? No właśnie ta droga powoduje to, że idziesz w którymś kierunku. No i trzecia, nigdy nie chodź na kompromisy w sprawie wartości i zasad. Czasami to boli, ale to jest coś, co powoduje, że ty jesteś przewidywalny. Ty jesteś wciąż taki sam i jesteś normalnie odbierany. To nie jest tak, że założysz inną maskę w firmie, inną maskę w domu, jeszcze inną maskę z, nie wiem, z kolegami. Ja to bardzo mocno odczułem, kiedy byłem w korporacji. Byłem w zarządzie spółki i to spółki, która była w pierwszej trójce na świecie. Wiecie, i chodziłem czasami z kolegami z zarządu do knajpy, do Championsa. I widziałem tam ludzi, którzy tak samo jak ja byli w garniturach. Teraz mogę chodzić ubrany jak chcę. Wtedy musiałem chodzić w garniturze, koszula, krawat, jakiś zegarek. I oni siedzieli sami przy stoliku, zwisały im te krawaty, jakaś tam łycha albo piwo i byli sami. To w ogóle nie o to chodzi w życiu, nie? Żeby być samemu, żeby jakby coś robić kosztem czegoś. To muszą być świadome wybory i te wybory muszą być w zgodzie z systemem wartości. Także to są te 3 rzeczy. Bardzo mocny początek. Zdecydowanie, Andrzeju. Tak. Ale właśnie, bo mówisz o tych zasadach, o tych wartościach, no wyglądasz na bardzo mocnego zawodnika. Chciałbym trochę przybliżyć widzom twoją historię i to, w jaki sposób dzisiaj tą moc przekazujesz innym, bo przekazujesz im zarówno w biznesie, jak i w służbie. Czy mógłbyś trochę opowiedzieć o sobie, dokładnie o tym, co robisz na co dzień, jakby czym się zajmujesz i jak wyglądała twoja pokrótce historia dojścia do tego momentu? Okej, to ja tylko takie kamienie milowe. No bo byśmy nie zdążyli. Początek to była klasa 5 szkoły podstawowej. Stanąłem na bieżni. Przebiegłem, załapałem się do reprezentacji szkoły w czwórboju lekkoatletycznym z kolegami, którzy byli o rok starsi. Wiecie, dla mnie to było coś niezwykłego, bo to dla mnie to tak jak Robert Beamon. On, to, że on osiągnął rekord świata, to jest prysz. On skoczył do innego życia i u mnie ten bieg dokładnie taki sam był. Ja nie przebiegłem dobrze czegoś, czy skoczyłem coś. Ja przebiegłem do innego życia. Mój ojciec alkoholik, bandyta, siedział w więzieniu, więc jakby to moje życie w mojej miejscowości, w której jest 18 tysięcy ludzi, no to wiecie, to chłopak taki jak ja, to od razu jest patrzony przez pryzmat, oglądany przez pryzmat ojca. Ojciec coś odwinął, on na pewno będzie taki sam. I ja to odczuwałem. Więc do tego momentu ja bardzo czułem, że jestem synem alkoholika. Od tego momentu ja czułem, że jestem sportowcem. I to jest zupełnie coś innego, bo wiesz, łapiesz się czegoś, co ci daje napęd. To nie jest tak, że będziesz siedział, bo możesz usiąść i narzekać i tam biadolić, nie? Tylko że życie się nie zmieni. Życie i tak cię będzie w dupę kopało. Natomiast jak się złapiesz czegoś, co ci daje napęd, to idziesz. I to był pierwszy moment. I dla mnie to była recepta na życie. Dlaczego? No bo podczas, żeby coś wygrać,
musisz zasuwać. W sporcie musisz trenować, musisz walczyć, musisz się nie poddawać. Musisz być przygotowany, nie? Dokładnie. Do wygranej, tak. W życiu dokładnie tak samo jest. Jak się mnie pytali później, już jak byłem w tych korporacjach różnych, nie wiem, w Puls Biznesu robił ze mną jakiś wywiad, czy się pytają dlaczego? Co panu to dało? Dlaczego pan wszedł na taki poziom już kompetencji i kariery zawodowej? Bo ja zawsze miałem tą samą odpowiedź, sport. Sport mnie nauczył, że trzeba zasuwać, nauczył mnie radzenia sobie z porażką i nauczył mnie tego, że musisz wykonać określoną pracę, żeby dojść tam, gdzie chcesz. No i w zasadzie to był właśnie bieg. Ten bieg w piątej klasie, to on mnie zaprowadził tu, gdzie jestem. I ludzie czasami mówią, o wiesz, ty to miałeś ciężkie życie. Ja nie miałem ciężkiego życia, miałem takie, jakie było dla mnie przeznaczone. Gdyby nie to życie, nie byłbym tym, kim jestem. No tak naprawdę dzięki temu, co przeżyłem, potrafię ludziom dawać to coś, co mam w sobie. No z pustego nie nalejesz. Jeżeli masz coś w sobie, to możesz to dać innemu. Jeżeli tego nie masz, no to co dać? No możesz wziąć książkę, przeczytać i opowiadać. Tak. Zresztą tak robi wielu takich pseudo, nie wiem, mentorów czy coachów, nie? Mhm. Ale no tak naprawdę co oni przeżyli, co oni potrafią powiedzieć, to już jest sprawa inna. No wracamy do tych porażek, one ciebie najbardziej budują, nie? I tak to są największe lekcje w życiu, nie? Bez tego nie ma zmiłu. A sport chyba jest naprawdę taką bardzo fajną trampoliną do biznesu, bo my też z Łukaszem mamy taki background, oczywiście nie byliśmy profesjonalnie nigdzie sportowcami, ale wiesz, ten reżim, treningi, nie wiem, pójście na siłownię, kiedy ci się najgorzej nie chce, przychodzisz tu do biura i możesz przynosić góry biznesowe, nie? To jest niesamowite. No tak, i dyscyplina, tak naprawdę tak. Sport uczy dyscypliny, uczy systematyczności, więc ta moja historia zaczęła się w moim miasteczku, a skończyła się, no jeszcze się nie skończyła, bo w międzyczasie były jakieś sukcesy w moim średnim biznesie, gdzie tak naprawdę zawsze było, że wchodziłem albo jako handlowiec, albo dyrektor handlowy, a kończyłem jako generalny. Później przyleciałem do. To firma w Polsce czy w Stanach już? W Polsce. Później przyjechałem do Warszawy, nikogo nie znałem, stałem pod domami centrum, robiłem ankiety, żeby móc sprzedawać ubezpieczenia. Po 9 latach byłem w zarządzie największej spółki w Polsce, zagranicznej, trzeciej na świecie, jeżeli chodzi o ubezpieczenia. I znowu. Od razu miałeś taki cel? W sensie wiedziałeś, że tam zajdziesz na szczyt? Nie, jak byłem agentem, ale bardzo szybko, w pierwszej firmie już ubezpieczenia, jak byłem agentem, stoję, jest takie duże audytorium i tam krzyczą, słuchajcie, przyjdzie dzisiaj mega ważny gość. Ja mówię, no niech przychodzi. Ja i tak sprzedawałem więcej niż wszyscy, to mnie tam średnio to interesowało, nie, kto to będzie, bo nie bałem się, wiedziałem, że zawsze rezultat broni. Tak. Ale wchodzi gościu i zaczyna opowiadać i okazuje się, że to jest jakiś gościu z zarządu, spółki. Ja tak popatrzyłem, też bym tak chciał. Nie? I to było takie pragnienie, bo kiedy chciałem po pierwsze mówić do ludzi, a po drugie mieć taką pozycję jak on. No i znowu zasady te same, które w sporcie. Ale to jest świetne, bo ty łapiesz te kotwice, te momenty w życiu. Ludzie, myślę, zapominają. W sensie dzieje się u ludzi wiele takich momentów, które mogłyby być zwrotne. I tak jak o tym biegu mówiłeś, to nie było wielkie wydarzenie w życiu świata, natomiast dla ciebie ono było najważniejsze. No tak. I ludzie tego nie szukają, nie? Tych takich punktów zwrotnych, żeby mieć, wiesz, czego się trzymać. I wiesz co, i to jest duży błąd, dlatego że to był mój sukces. Nieważne, co inni mówią o tym. Mm-hmm. Ważne, żebym ja wiedział, że to jest mój sukces. Bo jeżeli to jest mój sukces, to ja się potrafię z niego cieszyć. Zobacz, jaka optyka, jaka zmiana. Z dziecka alkoholika na sportowca. To jest gigantyczne. Jeżeli mentalnie jesteś sobie w stanie zrobić taką podróż w głowie, no to później w życiu codziennym ta podróż trwa. Tylko, tak, że już nie jako dziecko alkoholika, tylko jako sportowiec, jako ktoś, kto wygrywa, przygotowany jest do wygrywania. Więc to było zupełnie coś innego. No i w zasadzie te zasady cały czas były mi bliskie, w tym życiu korporacyjnym też. Więc jak spod domu w centru trafiłem właśnie z tej firmy, gdzie byłem agentem ubezpieczeniowym, do zupełnie innej, w międzyczasie zaliczając jeszcze Allianz i PZU, w których byłem najpierw dyrektorem regionalnym, w PZU już dyrektorem całej sieci, no to były wielkie korporacje, to ja miałem 5000 ludzi pod sobą, to można się nauczyć zarządzania i bezpośredniego, i pośredniego, i tego, czym jest przywództwo, i masz okazję dostać w łeb, i masz okazję dostrzec politykę, dzieje się wszystko w takich światach. Mm-hmm. A czemu wyjście? Czemu zmiana ścieżki kariery? Bo jakby dochodząc do tego, co robisz teraz, ta decyzja zapadła, bo?
No bo właśnie, nie chodzę na kompromisy w sprawie wartości i zasad. Okay. A tam od ciebie tego wymagano, rozumiem? Tak, tam dokładnie miałem spotkanie z radą nadzorczą, firma francuska, i oni mi mówią, że mam robić tak. A ja mówię, że to jest złe dla ludzi, bo cały czas byli uczeni czegoś innego, ale mam robić, a ja nie będę robił. No i wiecie, to jest zawsze facet powinien, zresztą czy facet, czy kobieta, osoba odpowiedzialna, dorosła, powinna brać tą odpowiedzialność. Nie mów, że masz złego pracodawcę, zmień go. Tak. Nie? No i ja dokładnie, dla mnie to było jakby kluczowa sprawa, no dla kogoś, kto jest menedżerem, żeby mógł realizować to, co zaplanowane jest, zgodnie z zasadami, z wartościami. No dla mnie wartością byli ludzie, tutaj szło to pod górę, więc powiedziałem nie. Usiadłem wieczorem z prezesem i mówię, Maciek, odchodzę. Tyle, mówię, nie ma sensu, przecież mówię, za chwilę będzie tak, że ja się będę kopał z radą nadzorczą, ciebie zaczną dojeżdżać i nie będziemy mieli przestrzeni. Teraz, w tym momencie, jak podejmiemy taką decyzję, to ty masz szansę wyjść z tego w bardzo dobry sposób. Ja też mogę na tym więcej ugrać. Dogadaliśmy się i odszedłem. Super. To był koniec historii z korporacjami? Tak. A powiedz, a w takim razie jakbyśmy trochę mogli rozwinąć ten wątek tych błędów w zarządzaniu ludźmi, które dostrzegałeś w korporacji, jakby tego, co tam się działo jakby wewnętrznie, co powodowało, że rozumiemy, że to wpływało na twoje wartości, ale no, globalnie jakby wpływało to na całą organizację i ty dostrzegałeś te błędy ich tam managementu jakiegoś najwyższego, który tym zarządzał. Co takiego jakby odróżnia te korporacje od firm, które no, teraz reprezentujesz, które budujesz? W korporacjach jakby jest bardzo długi proces decyzyjny i zauważyłem to pracując z małym i średnim biznesem, że ja jak z nimi pracuję, to daję im ogromną przewagę, ponieważ korporacje nie są złe. One mają fajne mechanizmy, one mają sprawdzone metody, dobre metody wdrażania, tylko to trwa strasznie długo. Nie? One nie są na czas. I teraz jeżeli się nauczysz tego czegoś, co jest dobre, implementować do małego średniego biznesu, to ten mały średni biznes fajnie się rozwija. Czyli długość, procesy decyzyjne, okay. Długość i dupokrytki tak naprawdę w korporacji, wiesz, to jest coś, co mi nie pasuje. Natomiast błędy są na innym poziomie. Ja zawsze mówię, że jeżeli są błędy, to dlatego, że kiepski jest lider. Nie kiepski jest pracownik, kiepski jest lider. Ktoś, kto stoi na czele, ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, żeby czy to jego zespół, czy cała firma szła do przodu. I dla mnie największym problemem w korporacjach jest w ogóle niewyraźny leadership i taki tak naprawdę, wiecie, w korporacji liderowi zwykle chodzi o to, żeby być jak najdłużej na swoim stanowisku. Nawet tak. Szkoda używać wobec takiej osoby słowa lider. Dla mnie to jest menedżer, który piastuje określone stanowisko. To jest najsłabsze ogniwo. Dlatego, że jeżeli on martwi się o to, żeby być jak najdłużej, bo dostaje 30, 40 czy 50 tysięcy miesięcznie, no to jego fokus jest głównie ukierunkowany na to, żeby chronić siebie, a nie rozwijać. Ja doświadczyłem tego i w organizacjach, ale też w organizacjach biznesowych, ale też w organizacjach niebiznesowych. Że w momencie, kiedy doprowadzasz, że to ty jesteś tym najważniejszym ogniwem, to jest początek końca organizacji. A nie sądzisz, że to są takie dwa trochę odrębne kierunki? Bo z jednej strony zgadzam się z wielu takich średnich menadżerów, którzy właśnie tam mają ciepłą posadkę, ale z drugiej strony też spotykałem się z historiami ze znajomych, że wiesz, jakby struktura korporacji wymusza brak decyzyjności, bo chciałbyś podziałać, ale nie możesz, bo to idzie już wyżej. Chciałbyś zrobić inny ruch, też nie możesz, bo to wykracza poza twój zakres kompetencji. I trochę jakby korporacja tłamsi takiego dobrego menadżera i on staje się tym drugim, który mówi, dobra, to już teraz mam w dupie, będę sobie odcinał kupony. W polityce też tak podobnie no, jest. Polityka działa identycznie. Nie, super, no. Tylko że ten menedżer nie jest niewolnikiem. Jak jemu nie pasuje, to może iść do innej, nie? Albo tak. Zbudować swoją. No jest, tak też się dzieje. To jest jego decyzja, nie? No albo idzie w kierunku korporacji, albo nie. Tak naprawdę, zobaczcie, to, co jest na górze, powinno być na dole. Nie? Oczywiście nie chodzi mi tu o poziom kompetencji, bo wiadomo, że im niżej, tym bardziej specjalistyczne, im wyżej, tym bardziej strategiczne kompetencje są potrzebne. Natomiast
coś takiego jak misja, wizja, wartości, tak, te, które dotyczą firmy, one powinny być tak naprawdę wtłoczone w DNA całej organizacji. A organizacja to nie tylko zarząd, tylko wszyscy. Przede wszystkim nie zarząd. Nie? No. Tylko wszyscy. Jeżeli wszystkich to dotyczy, to wszyscy żyją w określony sposób. Jeżeli dotyczy tylko garstki, a ja jestem wybrańcem, no to trochę jest lipa, bo ludzie z dołu patrzą, że no niekoniecznie tak jest, jak ja mówię. Więc uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, przywódca, lider jest albo driverem w organizacji, albo tym, który hamuje. I to są największe błędy, skupienie się na sobie. Mhm. Tu chodzi o to, żeby wyjść poza takie myślenie, poza karton, poza box, tak? Mhm. Że jest coś większego niż ja sam, to co buduję z zespołem. Jeżeli potrafisz zbudować taką organizację, żeby twój zespół tak myślał, to znaczy, że ty jesteś tym liderem właściwym. Jeżeli budujesz organizację, która skupia i opiera się tylko i wyłącznie na tobie, jest kiepsko. I teraz ja powiem na swoim przykładzie. Ja tego doświadczyłem bardzo mocno właśnie wyjeżdżając do Stanów, kiedy budowałem tutaj organizację non-profit. Organizację, która wspiera więźniów. Chodzimy po więzieniach. Wokół mnie, zawsze się śmieję, skupiło się gdzieś 30 osób i to byli sami ludzie, którzy siedzieli w więzieniach. Tam jedna osoba była spoza więzienia, więc zawsze się śmieję, że jakbym grupę przestępczą robił, to by była najlepsza w Polsce. Ale rzeczywiście tak było. I wiecie, to super się rozwijało, fajnie było i wszystko wyglądało, że jest dobrze. W momencie, kiedy ja wsiadłem w samolot, poleciałem do Stanów, okazało się, że organizacja nie była przygotowana. Ja nie przygotowałem organizacji do tego, żeby funkcjonowała bez mnie. Mhm. Więc ja oczywiście, jak byłem, to klata do przodu, jestem świetnym liderem, tralala, a prawda była taka, że jak wyleciałem, to zaczęły się problemy. Nagle w więzieniach zaczęli mówić, słuchajcie, a kiedy pan Andrzej przyjdzie, a kiedy to, a kiedy tamto. I to był taki gwóźdź do tego i taka kropka na i, że rzeczywiście ja się w tym obszarze nie sprawdziłem, powinienem zrobić coś więcej. Gdyby ta organizacja funkcjonowała dalej, to jest to, o co chodzi. Więc ja tu się nie sprawdziłem, w innych tematach się sprawdziłem, tu nie. No, ale oczywiście nie odpuściłem, no bo sport na to nie pozwala, więc budujemy dalej organizację już inaczej. Właśnie po to, że jak wyjdę, tramwaj mnie rozjedzie, to żeby to, co budujemy, żeby przetrwało, a nie tramwaj we mnie wjechał i cała reszta się rozleciała. Nie o to chodzi. I w przywództwie w ogóle nie o to chodzi, bo przywództwo, leadership to jest taka relacja, która dotyczy kogoś, kto przewodzi, zespołu, to są czasami zwolennicy, czasami opozycja, czasami tylko obserwatorzy, ale też kontekstu całego. Mhm. Wtedy mówimy o leadershipie, a nie wtedy, kiedy mamy gościa, który rządzi. Nawet Jim Collins o tym pisał w takiej książce Good to Great, że jakby on sprawdzał chyba 17 spółek giełdowych w Stanach, tak. Jaka jest cecha wspólna i właśnie ci liderzy, oni jakby w ogóle zrzucili wszelkie jakieś swoje pobudki, skupili się tylko na budowaniu zespołu i tworzeniu takiego środowiska do rozwoju. Tak, nie? Akurat to, co mówił Jim Collins, on tam zastosował zasadę jeża, on tam kilka rzeczy zrobił. Bardzo fajna pozycja. No, ale zobaczcie, co Jim Collins mówi. Jim Collins mówi, nieprawdą jest to, że w organizacji są najlepsi, są najważniejszym aktywem są ludzie. I każdy od razu, jak to? Dobrze. Najważniejszym aktywem są właściwi ludzie. Tak. A to jest różnica, nie? Pewnie, że tak. I to i w czasie, i w kompetencjach, nie? To mówię, to wszystko. Andrzeju, wspominasz o tym, że teraz jesteś w trakcie pisania książki na temat przywództwa. Ja bym chciał trochę przedstawić też naszej publiczności to, czym aktualnie biznesowo się zajmujesz, co jest twoim core biznesem, co robisz, w jaki sposób te wartości, które przez lata budowałeś w mniejszych, większych firmach, w korporacjach, o których mówisz, w jaki sposób teraz przekazujesz innym? Już w zasadzie od 2011 robię, uczę innych, dzielę się wiedzą, inspiruję, ale sam też biorę tą inspirację od innych. Mam firmę szkoleniowo-konsultingową, konsultingową w zasadzie można powiedzieć, i ten sam kierunek mam w Stanach, czyli dokładnie robię to samo, nie rozdrabniam się jakoś, więc dzielę się po prostu tym, co przeżyłem, budujemy jakieś modele biznesowe, strategie, więc to jest taki konsulting strategiczny. Specjalizuję się w sprzedaży i w przywództwie, to jest to coś, co robiłem zawsze i gdzie mam ogromne doświadczenie z różnych obszarów, więc robię cały czas to w ramach
spółki w Polsce i spółki w Stanach. No, oprócz tego budujemy podmioty zewnętrzne. Wspieram żonę biznes, która zakochała się w firmie w Stanach. Też zupełny przypadek, słuchajcie. Zaprosił mnie największy dealer w Midwestie do tego, żebym przeszkolił mu ludzi. Więc ja oczywiście poszedłem, zrobiłem to swoje. Okazało się, że później dostałem zlecenie u nich na budowanie strategii modelu biznesowego. Całe szczęście, bo wybitnie się sprawdziło to w COVID-zie. Super. No i on mówi do mnie, przyjdę, ugotuję ci obiad. Ja mówię, kurde, sprzedać mi już coś chce. No. A ja przecież sprzedawców w szkole. Tak. Mówię, człowieku, mówię, gdzie ty chcesz przyjść? Mówię, do jaskini lwa, sobie tak myślałem. Do żony mówię, kochanie, musiałem ze względu na zwykłą kurtuazję powiedzieć mu, przyjdź. Ale nic nie kupujemy. Tym bardziej, że wiedziałem, że naczynia są kosmicznie drogie. Nie? Wiesz, garki 5000 dolarów albo 13 tysięcy, to wiesz, to ja mówię, jak? A my tam 2 lata mieszkamy, wszystko nowe kupione, do czego mi następne? Przyszedł, zrobił co trzeba. Ja mówię, kochanie, kupujemy te naczynia. Kupuję. Złapaliśmy lwa. Przekonał mnie argumentami. Aha. Ja lubię konkrety i konkrety mnie przekonały. No i używaliśmy tego tam cały czas. Okazało się, że mam wyniki jak młody dzik, bo co chwilę tam sobie robię badania, boksowałem, zerwałem ścięgno, to mi też robili. Więc jakby wszystko jest jak trzeba. No i żona przyjechała do Polski i mówi, słuchaj, ja chcę to robić. No i jest wyłącznym dystrybutorem, dealerem na Polskę, robi to. Więc wspieram też ją, ale najbardziej mnie kręci to, jak ludzie mają wyniki. Sukcesy czy firm, czy jednostek, z którymi pracuję, ich wyniki mnie najbardziej nakręcają. A to pracujesz indywidualnie, czy zespołowo, z jakim szczeblem, jakby głównie menadżerzy, bo to przywództwo, czy właściciele? Pracuję tak coachingowo, mentoringowo i to pracuję z różnymi osobami. Z top managementem mam ludzi z show biznesu. Mam młodego sportowca, co dla mnie to jest mega jestem zadowolony, bo człowiek dostał propozycję, 16 lat ma, dostał propozycję od razu tutaj gry w ekstraklasie, ale dostał też zaproszenie na testy do SROMy. Petarda. No i pracowałem z nim, no i dostał się. I takie rzeczy cieszą, wiesz, jak trochę pewnie małego siebie widziałeś, jak widzisz, że to, co robisz, ma wartość i zmienia ludziom życie, czy zmienia życie organizacji, to wtedy jest satysfakcja i to najbardziej kręci. Ja już się nazarządzałem organizacjami, już nazwalniałem ludzi, naprzyjmowałem. Jakby to wszystko mam już za sobą, natomiast jak widzę, jak się ludzie rozwijają i organizacje, to jest napęd. To jest napęd. Super. A powiedz, czyli do ciebie trafiają osoby przeważnie, które mają jakby wyzwania po stronie czy biznesowej, czy sportowej. Tak. I one przychodzą do ciebie już z jakimiś konkretnymi case'ami, problemami, które wspólnie rozwiązujecie? Czy też, bo wspominałeś też o tym, że budujesz strategie biznesowe dla firm też przy okazji. Jakby, tak. Bo to jest szeroki zakres bardzo działań. Jakby. Nie jest to wąskie, to na pewno. Natomiast rzeczywiście to nie jest też jakieś takie, że to nie wiadomo gdzie i wszystko. Zawsze skupiam się na człowieku. Jeżeli chodzi o organizację, to skupiam się na strategii, na modelu biznesowym. A tu zawsze wychodzą tematy związane ze sprzedażą albo z przywództwem. No więc to jest powiązane. Natomiast fascynuje mnie człowiek w różnych odsłonach. I pewnie dlatego właśnie, że przeżyłem to, co przeżyłem, bardzo wierzę, że nie ma takiego dna, z którego się nie podniesiesz, więc ludzie bardzo różni, słuchajcie, trafiają. Trafiają tacy, którzy potrzebują impulsu do tego, żeby coś zmienić. Są tacy, którzy, dla których jestem po prostu challengerem, bo to jest jakiś top manager i rozmawiamy o tym, jak zrobić, żeby było lepiej, więc ja go tak naprawdę challengeuję i to jest jakby główny ciężar. Czasami są osoby, które szukają drogi. Bardzo różnie. Bardzo różnie. Czasami są to skomplikowane sytuacje z młodzieżą, więc generalnie życie. A w tej kwestii sprzedaży, bo dużo, dużo porozmawialiśmy o przywództwie, o tym, jak być dobrym liderem. Sprzedaż to jest trochę mój konik. Całe życie się tym zajmowałem.
Jakie są tu największe takie problemy teraz, szczególnie, że wchodzi taka nowa kadra młodych, którzy trochę są takimi jeźdźcami bez głowy. Jak tu kierunkujesz tą swoją wiedzę? Na co zwracasz uwagę? Co w sprzedaży jest takie istotne? Znaczy w sprzedaży zawsze najistotniejsze. Znaczy w ogóle trzeba sobie najpierw wyjść, jaki rodzaj sprzedaży, nie? No bo wiadomo, że jeżeli chodzi o tą sprzedaż transakcyjną, no to tutaj musi być produkt i to wystarcza, nie? Bo jest ktoś kupuje gazetę, nie wiem, coś tam i tyle, nawet nie pamięta, kto jest sprzedawcą. Natomiast jeżeli chodzi już o tą sprzedaż taką bardziej wyrafinowaną, konsultacyjną, czyli tam, gdzie produkt definiujemy nie tylko w oparciu o jakąś usługę czy jakąś rzecz, ale również o osobę sprzedawcy, no to tego trzeba nauczyć sprzedawcę. Ale nie sądzisz, że trochę tak cały świat zmierza w tym kierunku, że nawet jak masz dobry produkt, to i tak to musi być powoli pakiet, nie? W sensie wiadomo, duże marki się bronią, że ktoś chce kupić Harley'a, to kupi Harley'a, nie? Natomiast sprzedawcy mają taki teraz trudny chleb, nie? Że wiesz, jakby... Zawsze mieli. Zawsze mieli w momentach przełomowych, bo łatwiej, ale wiesz, czy to była sprzedaż, to było show, nie? Natomiast największym problemem jest to, jak sprzedawca nie potrafi słuchać. To jest największy problem, bo sprzedawcy nie zawsze potrafią słuchać. Wielokrotnie robiłem asysty, no bo zanim prowadzę człowieka, a jeżeli ma to być podniesienie kompetencji sprzedażowych, to ja lubię z takim człowiekiem mu to, po to towarzyszyć, tak? Czyli zrobić jakieś asysty podczas procesu sprzedaży. Ja widzę, jak on otwiera, czy on pierdoły opowiada, widzę, czy rozpoznaje, kto jest jego klientem, jak to robi. Zaczynam od samego początku, więc widzę, jak robi prospecting, czy w ogóle dobrze profiluje klienta, więc w zasadzie proces sprzedaży jest wciąż taki sam, natomiast zmieniają się narzędzia. I teraz to, co powiedziałeś, no młodzi ludzie, no jesteśmy, to jest pokolenie Z. Ludzie, którzy w zupełnie innych czasach się urodzili niż my. To znaczy niż ja przynajmniej, nie? Bo ja mam prawie 50 lat. Ja jestem tym, że tak powiem, dzieckiem baby boomers, tak? Czyli tych, którzy zaraz produkowali dużo dzieci po wojnie. No bo to tak jest, nie? Była potrzebna taka produkcja. Wtedy było zupełnie inaczej. Ale ja swój pierwszy komputer kupiłem, jak miałem 25 lat. Teraz się rodzisz z komputerem prawie, nie? Ty się musiałeś go uczyć. Tutaj młodzież, czy młodzi ludzie wszystko robią już intuicyjnie. To jest normalny kawałek ich otoczenia. Więc do nich też inaczej musisz mówić. Z takimi sprzedawcami musisz, jeżeli chcesz zrobić z nich sprzedawców, musisz inaczej pracować. Tu już nie wystarczy wziąć za łeb i powiedzieć, tak jak kiedyś brał szef wielki, tu ja ci dam, nie? Dał jakąś karę i on musiał chodzić. Nie, no pójdzie sobie gdzie indziej. Tu trzeba ludzi inspirować, ale oczywiście kompetencje sprzedażowe musisz budować. No nie da się bez tego, tym bardziej, że klient jest coraz bardziej wymagający. Coraz bardziej, że tak powiem, znający swoje prawa, ale też znający całą ofertę na rynku, więc ludzie wybierają, musisz być profesjonalny. A w sprzedaży i tak zawsze chodzi o to, żeby zbudować zaufanie. Dokładnie. To jest jakby podstawowa emocja, którą w procesie sprzedaży musisz przenieść na kupującego. To emocja jest właśnie zaufanie. I teraz jeżeli nauczysz sprzedawcę, że zaufanie buduje się w oparciu o trzy etapy, w oparciu o produkt, jego samego i firmę, którą reprezentuje, i sprzedawca potrafi to zrobić, to dojdzie do transakcji. On wcale nie musi mówić pięknym językiem, on musi być prawdziwy, musi być naturalny, on nie musi udawać kogoś innego, ale musi potrafić słuchać. Bo żeby te wszystkie rzeczy się zadziały, to on musi potrafić słuchać. No tak, to tak, zgadza się, bo to przecież zastrzeżenia klienta wobec ciebie, bądź marki, którą reprezentujesz, bądź produktu, to tylko te trzy, ale aż trzy, które są tak naprawdę wszystkim, prawda? No bo tak naprawdę to jest jedyne, co stanowi twoją ofertę, nie? Ty, produkt i marka, którą reprezentujesz. Nie, no tak, i teraz wiecie, jeżeli w jednym z tych obszarów nie zbudujesz zaufania, to nie sprzedasz. Tak. No, spójność jest najważniejsza, to prawda. To nie sprzedaż. Zdecydowanie. Więc nie chodzi o to, żeby robić nie wiadomo koło wirtuozów. Sprzedaż 5% to wirtuozi, cała reszta to rzemieślnicy, ale mogą być na bardzo wysokim poziomie, pod warunkiem, że dostają taką wiedzę. Mhm.
bo spytam jeszcze z tego swojego podwórka, bo dużo mówisz o tym właśnie wsłuchiwaniu się, o tych takich miękkich kompetencjach, których się musisz uczyć, a powiedz mi, zarządzasz też od strony KPI-ów, dołożenia rezultatów. Jak to wygląda? Bo no, masz pewnie multum doświadczeń. Opowiedz tutaj, jak trzeba prowadzić ten warsztat. Po pierwsze, w sprzedaży nie da się zarządzać rezultatem. Rezultat jest pochodną tego, co zrobiłeś. No, taki przykład bardzo, który zostanie w głowie i wam, i słuchaczom. Gdybyś zjadł teraz ogóreczka i popił mlekiem, do tego czekoladka, miodu trochę, jakieś warzywka, co z ciebie wyjdzie? No, wiadomo. Wiadomo, tak, nie? Tak. Nie masz już wpływu na to, jak to wszystko zrobiłeś i właśnie taki jest rezultat. Nie masz już na niego wpływu, ale masz wpływ na to, czy zjesz tego ogórka, czy nie. Czy popijesz mlekiem, czy nie. I tak. Dokładnie tak samo jest ze sprzedażą. Żeby sprzedaż była skuteczna, zarządzasz aktywnością i KPI ustawiasz na aktywnościach, nie na rezultacie. Oczywiście. Jeżeli KPI masz dobrze poustawiane, to wtedy wyłapujesz wąskie gardła, wiesz, gdzie ci nie chodzi, wiesz dlaczego. I nie musisz całego procesu zmieniać. Pracujesz na odcinkach, pod warunkiem, że je mierzysz, bo sprzedaż jest mierzalna. Z jednej strony bardzo ważne są te kompetencje miękkie, ale z drugiej strony, jak uczę liderów prowadzenia zespołu sprzedaży, to mówię, słuchaj, trzy narzędzia, jeżeli chodzi o style przywódcę. Styl normatywny, afiliacyjny, no i niestety, ale coachingowy, czyli musisz rozwijać ludzi, musisz od czasu też poklepać po plecach, żeby oni się dobrze czuli, ale musisz też wymagać i mierzyć, co oni robią, bo inaczej klops, jak tylko będziesz miły i sympatyczny, to nie będzie sprzedaży. No oczywiście. A powiedz, bo w tym wszystkim liderzy i osoby, które prowadzą zespoły sprzedaży albo startują na tej ścieżce, są bardzo niecierpliwi. Zapominają o tym, że potrzeba czasu, że jakby wszystkie aktywności przynoszą efekt w postaci tego rezultatu, o którym mówisz, w czasie. O tym też jakby uczysz, jak zarządzać tymi emocjami, że trzeba czekać. Jak tutaj ten obszar wygląda w tym, co szkolisz? No. Każda firma i każda, w zasadzie każdy proces sprzedaży ma swoją specyfikę. I pomimo tego, że się składa z podobnych elementów, to jednak w czasie jest to różnie rozłożone. No, duże transakcje wymagają bardzo często czasu. A długoletni na przykład kontrakt, czy kontrakt na obsługę czegoś, zwykle jest takim tematem, który wymaga czasu, no bo to jest analiza rynku. I teraz ja widzę tylko jeden problem. To, że ktoś, kto wdraża takiego młodego człowieka, nie nauczy go specyfiki. Bo jeżeli go nauczysz specyfiki, powiesz, że to tyle i tyle trwa, że to tak i tak wygląda, to wtedy to działa. Jeżeli tego nie zrobisz, no to on jest niecierpliwy. To on jest niecierpliwy. Ja znowu takie doświadczenie ze Stanów. Wprowadzałem tam, wdrażałem człowieka do sprzedaży, w ogóle usług reklamy, która dotyczyła jednej ze spółek takich mediowych. Medialnych, przepraszam, nie mediowych. I miałem prostą zasadę. Ja powiedziałem, słuchaj, najpierw kto jest klientem? Zrobiliśmy profil klienta i tylko tego uczyłem. Nie uczyłem całego procesu sprzedaży, bo po co jej to? Ona ma wtedy kocioł w głowie, to była dziewczyna akurat. Nauczyła się profilować klienta, mówię, ok, w kolejnym kroku robimy prospecting. Różnie ten prospecting. I z sieci, te lejki się ustawiało, tak, i zimne, i ciepłe. Bardzo różnie go się robi, w zależności od branży i specyfiki. Natomiast musisz go zrobić, no bo musisz wiedzieć, do kogo iść. Jak się nauczyła robić prospecting, to dopiero kolejnym krokiem był kontakt, bo akurat tu w tym modelu nie było tak, że ktoś, że jest jakiś call center czy jakiś contact center, nie było nic takiego, tylko sprzedawca musiał zrobić od początku do końca, jakby przeprowadzić sprzedaż. Więc uczyła się dopiero kolejnego etapu. Nauczyła się kolejny. I wtedy nie ma czegoś takiego, że sprzedawca patrzy i od razu na samym wstępie mówi, ja pierdzielę, ile tego jest, ja tego nie dam rady. To jest też, pytałeś wcześniej o błędy menedżerskie, to jest bardzo często, jak menedżer chce błysnąć i pokazać się lider, jaki to jest świetny i od razu ci przywali taką informacją i wtedy ty patrzysz na niego i mówisz, ja pierdzielę, to ja lata świetle miną, żebym tego się nauczył. To wcale nie chodzi o lata świetne, chodzi o to, żeby po prostu etapami nauczyć człowieka określonych rzeczy. Proces, dyscyplina, aktywności wszędzie. No tak. Tak. Koncentracja na ruchach, nie na efektach. Nie? Efekty przyjdą. Jasne, że tak.
fajnie opowiadasz o swojej pracy biznesowej, o tym, czym się zajmujesz, ale nas również z Piotrem bardzo też ciekawi ta druga strona, ta strona pracy z więźniami, bo opowiadałeś nam tutaj przed wywiadem trochę na temat swojej służby. Gdybyś mógł widzom mógł przybliżyć to, czym się konkretnie zajmujesz, jeśli chodzi o służbę, co robisz, jak to robisz, bo to jest cholernie ciekawe. No właśnie, służba. No tak to nazywam, bo służę w więzieniach. I zacznę od początku. Początek był taki, że siedziałem w kościele na nabożeństwie, w kościele protestanckim. Siedzę na nabożeństwie i pastor mówi, słuchajcie, jest Boże Narodzenie, chcemy iść do więzienia, zanieść Biblię. Kto jest chętny? Ja byłem chętny. Słuchajcie, poszedłem i zobaczyłem ludzi, a nie więźniów. I to dla mnie znowu, to jest taki bardzo mocny moment przełomowy, dlatego jak się mnie ktoś pyta, kim jestem, jestem człowiekiem. Bo najpierw się rodzisz człowiekiem, później się stajesz bandytą, policjantem, nie wiem, prawnikiem, sportowcem, ale zawsze jesteś człowiekiem. I ja na tych ludzi patrzyłem jak na ludzi, jak na zwykłych ludzi. Nie widziałem, że oni są bandytami, przestępcami. Nie potrafiłem tak na nich spojrzeć. Być może dlatego, że już wiedziałem, że mój ojciec też kiedyś tam siedział i potrafił zmienić swoje życie. Bez niczyjej pomocy, bez mojej pomocy, bo ja się próbowałem od niego odciąć. Więc tak to się zaczęło. Słowa, słuchajcie, wtedy nie powiedziałem. Po prostu rozdawałem te Biblię, patrzyłem na nich i tyle. Ale wiedziałem, że wrócę. No i wróciłem, nawet do swojego ojca, mówię, słuchaj, pojedziesz ze mną do puszki. No, tak patrzy na mnie, mówi, ty, ja już tam byłem. Ja mówię, no ale to inaczej. My teraz zrobimy to inaczej. Teraz opowiemy naszą historię z perspektywy ojca i syna. My damy tym ludziom nadzieję. Bo skoro tobie się udało i zobacz, i masz dorosłego syna, który mówi, że ciebie kocha, pomimo tego, że kiedyś cię wykreślił z życia, to może tam są też tacy ludzie, którzy tego potrzebują. No i niezwykłe historie, słuchajcie, były, gdzie facet podchodzi po 60, podchodzi i mówi, naprawdę ze swojego dzieciństwa pamiętasz, do mnie podchodzi, mówi, pamiętasz 2 lata, że było dobrze? Ja mówię, naprawdę, on mi to daje mi nadzieję, bo mnie jak zamykali, to też wszystko mi się rozleciało, teraz wiem, że warto powalczyć. I to są takie historie, gdzie słyszysz, opowiesz swoją historię i ludzie zaczynają nabierać nadziei, widzą szansę na to, że może być coś inaczej. No i od tego się zaczęło. Ojciec jeździł od czasu do czasu ze mną, natomiast ja trafiłem na Rakowiecką. Teraz już tam jest muzeum, ale kiedyś nie było. No i na Rakowieckiej trafiłem na ludzi, którzy zabili innych, na takie grubsze przypadki. I oni się zaczęli pytać, a przyjdziesz jeszcze w tym tygodniu? To zacząłem chodzić, słuchajcie, to w pewnym momencie było tak, że ja 2-3 dni w tygodniu byłem w jakimś więzieniu. O. Więc to było dużo. Później mówisz im A, mówisz B, mówisz o Bogu, mówisz o życiu, bo na tym moje spotkania polegają, że idę, mówię o tym, kim jestem, tak? Mówię, że na przykład wierzę w Boga, mówię, że jestem taki i taki. I w co wierzę, tak? Jak życie wygląda. No a później oni się chcą indywidualnie spotykać i pracuję z nimi indywidualnie. I nagle okazało się, że ja tak często jestem, ale też przypadki pojawiają się niezwykłe, gdzie ludzie, konkretny przykład, człowiek był w domu dziecka, z domu dziecka poprawczak, poprawczaku więzienie, także ponad 20 lat w puszce. Ja go zacząłem brać na przepustki do siebie do domu, gdzie każdy mówi, ty zgłupiałeś. Ja mówię, jak zgłupiałem? Zawsze biorę mniejszych od siebie. Ale mówię, zgłupiałeś, no przecież to jest kryminalista, słuchajcie, ja mówię dzisiaj o nim, to jest mój przyjaciel. To jest mój przyjaciel, człowiek, który zmienił życie, który nie pije, którego ochrzciłem, który se świetnie radzi, tylko dlatego, że ktoś pokazał mu, że jest inne życie. Tylko dlatego, nie jest dlatego, że ja byłem taki świetny, ja byłem cały czas taki sam. Tylko on zobaczył, że jest coś innego. Jak zadzwonił do mnie, słuchaj, mówi, dostałem grupę R2, to się tak nazywa w więzieniu. R2 to znaczy, że już ci przysługują przepustki i praca wolnościowa. Ale mówi, nie mam gdzie iść, bo zrobili audyt, zawsze robią, sprawdzają jakby. No i okazało się, że tam, gdzie mieszkam, to
jest melinarnia, nie? Tam nie ma jak wrócić. A ja mówię, podaj mój adres. A mówię, ale jak? Ja mówię, normalnie, mówię, wezmę cię do domu. Podał, no to oczywiście zawołali mnie do tego więzienia, się pytają, czy sobie zdaje sprawę i tak dalej. Ja mówię, że zdaję sobie sprawę. Pojechałem po niego, dostał pierwszą przepustkę 30 godzin. Czyli jedna noc, kawałek dnia. I nigdy tego nie zapomnę. Jak mówi do mnie, słuchaj, chciałbym się, mówi, czy pojedziemy po mojego syna, po Dominika, żebym się z nim spotkał. Ja mówię, dzwoń do swojej byłej i mówię, może ci go da. On taki zdziwiony, ale mógłbym naprawdę. I ona mu go dała. Mówi, dobra, weź go. Weź Dominika na te 30 godzin. Słuchajcie, on się rozpłakał, bo to są emocje. Jak ja na nich patrzyłem, jak oni siedzieli, się przytulali, to wiecie, to takich rzeczy nie doświadczysz, jak w tym nie jesteś. Nie poczujesz tego, jak nie obserwujesz. I wiesz, z jednej strony ktoś patrzy na niego, mówi bandyta, a z drugiej strony ja patrzę na niego i mówię, człowiek, który popełnił dużo błędów, ale ojciec, taki, który kocha dziecko. Nie? Dać takiemu komuś szansę, czy nie? Bo to zawsze ludzie zastanawiają się, nie? Mówią, o, nie zmieni się i tak dalej. Mam mnóstwo przypadków i przykładów bardzo konkretnych, gdzie zmieniają ludzie swoje życie. To wcale nie oznacza, że to jest łatwe, bo to jest trudne. To wiesz, jak ktoś 20, 30, 40 lat w określony sposób żyje i później nagle chce zmienić swoje życie, to nie jest łatwe, ale to jest możliwe. I to wcale nie znaczy, że on się zmienił. To tylko znaczy, że on zmienił swój sposób patrzenia na świat, że nauczył się inaczej reagować. Kiedyś od razu komuś bomba, a teraz nie, teraz weźmie, popatrzy, kilka oddechów weźmie, inaczej reaguje. Słuchajcie, ma świetną partnerkę, nie wiem, czy już żona, czy nie. Nie pije ileś lat już. No, i takich przykładów mógłbym podawać. Oczywiście są przykłady też, gdzie ludzie wyszli i wrócili do tego samego bagna. Ale to tak jak w życiu, nie? To nie trzeba iść do więzienia, żeby zobaczyć to, że jedni się dźwigają i są porządnymi ludźmi, a inni się nie dźwigają, leżą i robią inne rzeczy. No, natomiast uważam, że to jest świetne, co robisz i no my w mniejszej skali z Łukaszem też staramy się pomagać, gdzie się da, mamy stowarzyszenie. A powiedz, nie masz takiego poczucia, że wiesz, ciągle za mało ciebie, w sensie, że by cię rozkradli? Jak sobie radzisz z tym, że tych potrzebujących jest tyle? No bo wiadomo, skala twoich działań jest ograniczona. Jak tym zarządzasz? No właśnie, wyjazd do Stanów nauczył mnie tego, że muszę inaczej to robić, bo mam przecież rodzinę, którą kocham, mam czwórkę dzieci. Mam swoje sprawy biznesowe, więc moje życie jest podzielone na trzy części: rodzina, biznes, służba. Cały czas uprawiam sport, więc trzeba było tym zarządzić inaczej. I trochę to zrobiłem inaczej, bo mniej się angażuję już tak jednostkowo. Czyli tak, że jeszcze jeżdżę do nich na przykład na widzenia w weekendy albo w domu już nikogo nie masz. Nie mam, ale wyszedł ostatnio człowiek, który siedział 15 lat, wyszedł po 15 latach, też wyszedł za to, że zabił człowieka. Wiecie, i to jest niezwykłe. Patrzysz na niego, on ma ksywę Misiek. Jak się pierwszy raz z nim spotkałem, on większy ode mnie i łysy, nie? Przychodzi taki w okularkach i mówi, Misiek jestem. Ja się go pytam, Misiek, co będziesz robił, jak wyjdziesz? A on mówi, wiesz co? Mówi, dwie rzeczy, o dwóch rzeczach marzę. Pierwsze to iść do łazienek i popatrzeć po prostu, jak jest w łazienkach. A drugie, odbudować swoją relację z córką. Świetnie. Normalne pragnienia, takie, których my bardzo często nie doceniamy. Więc nie, to słuchajcie, to czy oni bardziej ciebie chcą, czy mniej, czy to jest kwestia tego, gdzie ty postawisz linię. Bo to jest po prostu kwestia asertywności. Jeżeli potrafisz wyrazić siebie w taki sposób, żeby innych nie ranić, ale żeby postawić pewne granice, no to działa, to oni respektują. Najgorzej jest, zresztą to nie tylko w tym świecie takim właśnie za murami, ale w tym świecie tutaj, normalnym. Najgorzej jest, jak coś mówisz, a później zmieniasz zdanie, nie dotrzymujesz słowa, nie jesteś wiarygodny. To rozwala zawsze relacje, a oni reagują jeszcze z większą siłą, bo czują się po prostu oszukani, dlatego że są tam, bo myślą, ktoś mnie wystawił, bo jestem gorszy.
Nie? Więc oni sobie jeszcze to potęgują, te emocje u nich bardziej buzują, jak to mówią, korki mi wywaliło, bo oni tak mówią, ale oni mają te same pragnienia, emocje, kwestie. Ja myślę, że oni chyba nawet są bardziej tacy czyści, jeżeli chodzi o te pragnienia, one są takie bardziej ludzkie, bo my tutaj w tej pogoni za wszystkim często zapominamy o tych łazienkach przykładowych, czy o, wiesz, żeby godzinę spędzić z dzieckiem, nie, nie tylko na zasadzie, dobra, trzeba położyć spać i znowu do kompa, nie, się trochę popierdoliło, że tak powiem. Nie można tak ujednolicić, bo są ludzie, którzy siedzą w więzieniu i oni już mówią tak, tu robiłem na przykład dziesionę, czyli z artykułu 210 napad, nie? To albo włam innego, jakiś. Tak? Mówi, to zrobię tak samo, tylko tego nie zrobię, gdzie wpadłem. Nie? Czyli są ludzie, którzy jeszcze nie pragną zmiany. Oni pragną prowadzić życie takie jak dotychczas, tylko nie wpadać. Tylko nie wpadać, nie? Dłużej pobyć na wolności. No i oni wtedy kombinują co innego. Ale zobaczcie, w tym naszym takim normalnym życiu poza murami jest dokładnie tak samo. Ile analogii, nie? Do biznesu? Jest dokładnie prywatnie. Tak samo. Nie? No, jeżeli chcesz zmienić życie, ja zawsze mówię, nieraz pracuję z facetami i to jest ciężkie przeżycie dla faceta zwykle. No bo jak mi gościu mówi, słuchaj, no ja generalnie żony nie zdradzam, tylko chodzę czasami do burdelu. Ja mówię, to jak żony nie zdradzasz? No ale dziwce to płacę. A ja mówię, no dobra, to pomyślę, że twoja żona robi to samo. Mówię, nie możesz, wiesz, łazić do burdelu i mówić, że ty jesteś koneser, nie? Nie wiem, nadużywać alkoholu, smakosz. Kradniesz coś, no pożyczam. Tak. To nie jest tak. No życie jest takie, że jak to robisz, no to znaczy, że tak jest, tak? Więc to jest mega ważne, bycie po prostu spójnym, prawdziwym i tu i tam. W każdym miejscu, gdzie jesteś, no bo to jakby ciebie definiuje bardzo mocno. Andrzeju, wiemy, że dużo pracujesz też nad swoim rozwojem mentalnym, dużo czytasz. Mamy taki zwyczaj, że pytamy naszych gości o to, może coś ostatnio ciekawego czytałeś, albo coś możesz polecić takiego, co z chęcią nasza publiczność może gdzieś tam przeczytać sobie w wolnej chwili. Może masz takie pozycje, które tobie utkwiły w pamięci? No są takie pozycje, jest no, bardzo dużo. Chociażby właśnie Jim Collins, tak, to zresztą on dwie pozycje ma bardzo ciekawe, ale wystarczy wpisać Jim Collins i to już wystarcza. Jest bardzo dobra książka, Punkt przełomowy, niestety nie pamiętam autora. Okay. Punkt przełomowy, mega, mega ciekawa książka, która traktuje o tym, jak małe rzeczy robią wielkie zmiany, czyli tak naprawdę mikro powoduje makro coś. Bardzo fajna książka. No, bardzo lubię Davida Meistera, lubię, to jest też człowiek, u którego się szkoliłem, człowiek, który wykładał na Harvardzie, później przyszedł do biznesu. On z kolei jest mocno ukierunkowany na przywództwo, więc to są takie osoby. Neil Ruckman, dla mnie, też się u niego szkoliłem, guru od sprzedaży. W zasadzie po szkoleniu z nim zmieniłem strategię w PZU i ona zadziałała. Mam zawsze jedną receptę dla wszystkich, jeżeli chodzi o to wchłanianie wiedzy, bo wielokrotnie pracowałem z ludźmi, którym powiem taka czy taka pozycja, on powie czytałam. Nie chodzi o to, żeby przeczytać, chodzi o to, co z tym zrobisz, bo my nie jesteśmy magazynami. Chyba że ktoś chce być magazynierem wiedzy, no to niech se zbiera, odkłada na półkę i nic z tym nie robi. Natomiast jak czytam coś, to po to, żeby tego używać. Jeżeli pracuję nad swoim rozwojem, to po to, żeby to wykorzystać, a nie po to, żeby to mieć. No bo co z tego, że przejdziesz 48 szkoleń, jak nic nie potrafisz z tego zrobić? No to do czego ci te szkolenia są? Więc ja zawsze zachęcam, weź nawet jedną książkę przeczytaj. Ale coś z tym zrób. Ale zrób coś z tym. I tutaj w zależności od tematyki, bo każdego pewnie coś innego kręci. Ja pamiętam jakby to jak ja ewaluowałem, jeżeli chodzi o swój rozwój. Kiedyś zaczynałem, to taka podstawowa literatura motywacyjna, nie? Czyli brałem Kiyosakiego, brałem Briana Tracy, klasyka. No później już brałem Welsha, później brałem już Petera Druckera, właśnie innych, gdzie się zacząłem wkręcać w badania jakieś, w konkrety, w case study. Więc to jakby poziom
literatury, w jaką idziemy i rozwoju, zależy od tego, w którym miejscu jesteśmy. No bo wiecie, ostatnio w Stanach szczególnie dużą fascynację miałem wykładami na temat neurobiologii, tak, bo wkręcił mnie mózg, jak on funkcjonuje, co tam daje i tak dalej, i tak dalej. To wiele rzeczy rozstrzygnęło. No, gdybym za to się wziął 15 lat temu, to bym nawet nie rozumiał, co on mówi. Tak. Więc pomimo tego, że wciąż ten materiał byłby dobry, nie byłby dla mnie dobry w tamtym czasie. Więc ważne jest, żeby dopasować do momentu, w którym jesteś. Bo każda z tych pozycji, podejrzewam, że jak również inni goście coś polecają, one są dobre po prostu, tylko trzeba dopasować, musisz wiedzieć, czy to jest ten czas. Pewnie, że tak. Andrzeju, życzymy Ci na pewno spełnienia wszystkich planów biznesowych, masz ich dużo obecnie, pewnie jesteś gwarancją sukcesu. Czego jeszcze Tobie życzyć? Ludzi wokół mnie. Jak najwięcej ludzi. Ludzi, dokładnie. Zdrowych relacji. Dzięki serdecznie za tą inspirującą rozmowę. To była czysta przyjemność. Fajnie, że ugryźliśmy tyle tematów. Myślę, że możemy gdzieś tam też przez ten przekaz dać trochę więcej innym. To jest dla nas mega uczące. Dzięki naprawdę, że nam poświęciłeś czas. Dziękuję również bardzo. Się napić kawy. Wszystkie linki oczywiście, wszystkie materiały, o których rozmawialiśmy, znajdziecie w opisach. My tymczasem zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. No i dajcie jakieś suba, wrzućcie łapę w górę, jakieś komentarze może odnośnie tego, macie jakieś pytanie do Andrzeja, chętnie na pewno Andrzej na nie wszystkie odpowie. I tymczasem co, zapraszamy do kolejnych odcinków, trzymajcie się, na razie, pozdrawiamy, hej, hej. Bye, bye. Hej.